Witam Was serdecznie. Długo oczekiwana przez Was recenzja bieżni Zipro Pulse. Zapraszam do krótkiej prezentacji, a później przejdziemy do testu. Czytelny wyświetlacz, półka na telefon, tablet, brak łączności z aplikacjami, moc silnika 1,5 konia, brak informacji, czy jest to moc stała, czy szczytowa, maksymalna prędkość do 14 km na godzinę, szerokość pasa 41,5 cm, długość 120 cm, maksymalna nośność 130 kg. Zostając jeszcze przy wyświetlaczu, warto wspomnieć o blaszkach do pomiaru pulsu oraz przyciskach funkcyjnych w rączce. Po lewej stronie mamy ustawienie kąta nachylenia, po prawej ustawianie prędkości. Wspomniałem już o tym, że bieżnia posiada elektroniczną regulację kąta nachylenia pasa biegowego. Zipro opisuje, że mamy 15 stopni, ale wiemy z doświadczenia, że różnie opisują to różni producenci. I teraz tak, w momencie, kiedy bieżnię mamy ustawioną na tym minimalnym kącie, czyli powiedzmy płaskim, no to wtedy od stopy do podłogi mniej więcej w tym punkcie mamy 16 cm. Natomiast kiedy podniesiemy ją maksymalnie do góry, to wtedy od stopy do podłogi mamy 22 cm. Jakby nie patrzył, to możemy ją podnieść o 6 cm. Kilka razy pojawiało się też przy okazji innych filmów pytanie, czy w momencie, kiedy w bieżni ustawię sobie kąt nachylenia na 0, czyli powinno być totalnie płasko, to jest faktycznie płasko. Otóż przy tym modelu nie jest płasko. Położyłem tutaj mądre oko i czarno na białym pokazuje nam, że już z automatu mamy delikatny kąt ustawiony. Długość bieżni u podstawy wynosi 155 cm, szerokość tutaj przy wyświetlaczu 72 cm. Bieżnię możemy, słuchajcie, w bardzo łatwy sposób złożyć. Wystarczy, że podniesiemy do góry, usłyszymy taki specyficzny trzask. Mamy tutaj kółeczka transportowe, także możemy ją sobie przerzucić na siebie i ewentualnie jeździć po pokoju, po mieszkaniu. Bardzo ważna rzecz, jeżeli macie małe dzieci w domu, w mieszkaniu, musicie to jakoś zabezpieczyć jakąś gumką, bo w momencie, kiedy dziecko Wam tutaj na przykład wejdzie, naciśnie sobie, o i zobaczcie, może po prostu ten cały blat na dziecko upaść i nie daj Boże je przygniecie. Także uważajcie na swoje dzieci. Przechodzimy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji. Jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze około 95 kg będzie wyglądała na maszynie. Tak jak widzicie, dałem pod bieżnię matę z dwóch powodów. Pierwszy, zabezpieczenie podłogi. Jeżeli będziecie mieli drewniany parkiet na przykład u siebie, to musicie liczyć się z tym, że bieżnia może Wam tutaj na podstopkach, tak, powgniatać, porysować parkiet. Dodatkowo z bieżni zawsze jakiś tam delikatny smar się może wydobywać, bo pamiętamy o tym, że ten pas musimy smarować. Także dla bezpieczeństwa zawsze lepiej sobie taką matę podłożyć. Drugi powód jest taki, że bieżnia jak stała bezpośrednio na panelach, to ona trzeszczała. Trzeba było zrobić taki delikatny bufor między bieżnią a panelami. Ona gdzieś tutaj na podstopkach, po prostu kontakt podstopek z panelem, wiecie, w momencie pracy trzeszczało, ruszało się na boki. W momencie ustawienia tego wszystkiego na matę, tych trzasków już nie było. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, on jest minimalistyczny, czytelny, nie ma tutaj naprawdę do czego się przyczepić. Mamy podstawowe funkcje, czas, puls, ustawianie prędkości, kąty nachylenia, także więcej mi nie potrzeba. Są tutaj blaszki do pomiaru pulsu. Znacie moją teorię na temat tych blaszek, one bardzo często przekłamują. Najbardziej miarodajny jest pomiar pulsu z pasa telemetrycznego. Ta bieżnia niestety z tym pasem się nie połączyła, przynajmniej z moim. Jeżeli chodzi o szerokość i długość pasa biegowego, czyli tej powierzchni, po której biegamy, słuchajcie, patrzmy na tą bieżnię przez pryzmat bieżni za 1700 zł, a nie bieżni za 5 czy 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o wszystkie parametry, jakie widnieją na sklepie, gdzie kupowałem tą bieżnię, no to wypada to naprawdę bardzo fajnie. Bieżnia, jak do mnie przyszła, ja byłem pewien, że ona będzie mniej więcej wymiarów tej Zipro, która tutaj stoi, tej płaskiej. A tutaj otrzymujemy naprawdę kawał fajnej, ciekawej, dobrze wykonanej bieżni, która się składa, zajmuje mało miejsca, a uważam osobiście ma dość spory potencjał.
dajmy teraz może, albo tak, zostawmy może te 4 km na godzinę, bo ostatnio pamiętam pojawił się taki komentarz, że ktoś kupił bieżnię Zipro Colt i rękami, ja też chyba tutaj dłońmi uderzałem o te rączki. W tym modelu one są dość szerokie i mam tutaj swobodę parę centymetrów, także przy spacerowaniu rękami nie uderzam, przy bieganiu też nie uderzam o te rączki, także tutaj jest naprawdę bardzo fajnie, bezpiecznie. Sprawdźmy teraz, jak to wszystko będzie wyglądało przy 10 km na godzinę, czyli już będzie taki delikatny truchcik. Bieżnia też pracuje, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o odgłosy, jak wszystkie maszyny w swojej klasie, tak? Musicie pamiętać o tym, że jeżeli wybieracie bieżnię do mieszkania, macie upierdliwego sąsiada na dole albo nie chcecie po prostu mu przeszkadzać, bieżnia może nie być dla Was dobrym rozwiązaniem, bo kiedy biegacie, no to jest ten kontakt stopy z blatem, są te uderzenia, które bardzo często jest ciężko jakby usunąć, zniwelować, zminimalizować. O, ja teraz przestanę gadać, a Wy posłuchajcie. I u Was w mieszkaniu może wydawać się, że jest wszystko ok, a po prostu sąsiad nie będzie z tego zadowolony. I teraz tak, przy tej prędkości wyświetlacz bardzo pewnie stoi, nic nie buja się na boki. Bieżnia jest jak przytwierdzona do podłoża. Sam blat, bym powiedział, że jest bardzo twardy. Ja lubię twarde blaty w bieżniach, bo po prostu mam dużo lepsze wyczucie tej powierzchni, po której biegam. Dziwi mnie to, że Zipro jakby nie zna do końca parametrów swoich maszyn. Teraz mam 12 km na godzinę i taka prędkość zapisana jest też w sklepie u producenta, a ona rozpędza się do 14. Czy jest to rzeczywiście 14? Ciężko powiedzieć, ale nic się nie tnie. Czuję się bezpiecznie. Nie czuję, że butem jakby haczę o tylną rolkę. Szerokość również wystarczająca. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Dalej jest wszystko stabilnie. Jestem naprawdę w szoku. Zmniejszę prędkość. Sprawdzę jeszcze, jak jest z regulacją kąta nachylenia. Szybkim biegiem ustawiam na 8. A jeszcze zobaczcie, na te rączki, one gdyby były parę centymetrów wyżej, gdyby one były przytwierdzone do całej tej konstrukcji, która podnosi się do góry, to rączki razem z blatem by się podnosiły. A tak idzie sam blat, ustawimy jeszcze wyżej, na 15 stopni, sam blat idzie do góry, wyświetlacz zostaje w miejscu, kiedy chce się złapać, powiedzmy tak, żeby zmierzyć puls, no to zwróćcie uwagę, pozycja jest wtedy przygarbiona, im osoba niższa, to będzie czuła się dużo bardziej komfortowo, ale założenie jakby ustawienia treningu z kątem nachylenia jest taki, żeby się nie opierać o te rączki, bo wtedy spalamy więcej kalorii, czyli gdzie tu mamy prędkość? Tutaj. Czyli nie trzymamy za rączki, ręce gdzieś albo z tyłu, albo ręce tutaj przy tułowiu i sobie maszerujemy. No dawaj, zwiększaj tą prędkość. Dobra, mamy piąteczkę, tak? Powiem Wam tak, naprawdę jestem zszokowany, jak Zipro zrobiło dobry i tani produkt, a teraz przejdźmy do podsumowania. W fabryce nową bieżnię kupiłem za 1699 zł na dwuletniej gwarancji door to door, co oznacza taka gwarancja, że w razie usterki nie przyjedzie do Was serwisant, nie zapuka do drzwi i powie: dzień dobry, przyjechałem naprawić bieżnię. Musicie ją zapakować do kartonu, odbierana jest przez kuriera, zawożona na serwis Zipro i wraca do Was z powrotem. Z tego co wiem, serwis Zipro działa sprawnie, także raczej nie powinniście się niczego obawiać.
1699 zł. Jeżeli znajdziecie lepszą maszynę z podobnymi, troszkę gorszymi albo lepszymi parametrami, chętnie ją przetestuję. Na tą chwilę jest to dla mnie lider do takich spokojnych treningów. Nie można jej zajechać, tej bieżni, bo jeżeli posadzicie tutaj maratończyka, który będzie robił, wiecie, 2-3 godzinne treningi na wysokich prędkościach, to ta bieżnia długo tego nie wytrzyma. Ale jeżeli chcecie sobie potrenować godzinkę dziennie, parę razy w tygodniu, w zupełności ta bieżnia Wam wystarczy. Zajmuje mało miejsca, jest tania, bo bardzo często, słuchajcie, też kupujecie nie wiadomo jakie drogie maszyny, a nie wykorzystujecie ich potencjału. Także to jest fajny początek. Jeżeli Wam się przygoda z bieganiem spodoba, uznacie, że bieżnia w domu to dobre rozwiązanie, to wtedy sobie na przykład taką możecie sprzedać, kupić sobie coś droższego. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie doboru sprzętu fitness, piszcie proszę w komentarzu. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.